także tego zdrowia, wszelkiej pomyślności, tej życzliwości ludzkiej. No i też myślę, że czasami ze sobą tak nie możemy znaleźć wspólnego języka, nie? Żebyśmy ze sobą rozmawiali, żeby może mniej kłótni było, więcej zrozumienia, tej empatii do drugiego człowieka. Chciałam życzyć bardzo rodzinnych, wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas oczekiwania i oczekiwania na narodziny Jezusa, ale również oczekiwania na spotkanie z najbliższymi. Ja życzę, żeby ten rok, nowy rok był nowym początkiem, żeby ta energia od nowa jakby człowiekowi służyła i żeby zrealizował wszystkie swoje zamierzenia. Chciałbym życzyć mieszkańcom Suwałk, ale także gościom do nas przybywającym, by mieli satysfakcję z tego, że są w naszej społeczności, że wybierają tą małą ojczyznę na stałe lub na krótki pobyt. A tą miłość, tą prawdziwą, którą możemy dzielić się jako płatkiem, byśmy zabierali z naszych domów rodzinnych, także na ulicę, na klatkę schodową. On na pierwszym miejscu, Jezus. Owszem stół, owszem goście, owszem kanapa, telewizor, to wszystko jest bardzo ludzkie, ale on, telewizor, ona, kanapa nie może zastąpić Chrystusa. Chrystus jest najważniejszy, bo do Niego, proszę Państwa, żeby dojść, tego życzę, trzeba być pokornego serca. Serce pokorne to serce, które przebacza, to serce, które kocha, to serce, które jest wyrozumiałe, niezarozumiałe. Do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie, wszystkimi znaki danymi sobie. Potrawę, którą najbardziej lubię ze świątecznych, wiem, że są to pierogi z grzybami, czasami z kapustą i z grzybami. Ta potrawa jakby w moim sercu wywołuje najmilsze odczucia. Trzeba wszędzie znaleźć umiar. Myślę, że trzeba wszystkiego spróbować. Wszystkich tych naszych dań, utrzymać naszą tradycję, a więc taką, która jest no, postna jednak ta Wigilia i taka pewnie powinna być, w moim odczuciu oczywiście, bo wszystko teraz jakby nie wynika już z przepisu religijnego, a raczej ze zwyczaju. Ten zwyczaj moim zdaniem jest bardzo dobry, no, a tutaj musimy znaleźć, jakoś tak podzielić na spotkania rodzinne, na odpoczynek, na spotkanie przy stole i próbowanie tych wszystkich potraw, a także na trochę ruchu wspólnego razem. Tak, podkradałem, dostawałem czasami tak delikatnie w porączce od mamy, rzeczywiście tak to było. Była rózga kiedykolwiek? No była, ale za rózgą był prezent zawsze, także to nie było źle, tylko pokazane tak, że są rózgi oczywiście jak najbardziej, ale za chwilę był ten prezent, czyli było złagodzone, tak wszystko było dobrze. Nawet pamiętam, to jeszcze były czasy, kiedy na choinkach nie było świeczek takich elektrycznych, były świeczki normalne z ogniem, także nawet pamiętam taką sytuację, że się nam choinka zapaliła, także...